wolności bez solidarności. Temu hasłu jesteśmy wierni. Lutego 1989 roku rozpoczął się negocjacyjny maraton, w którym uczestniczyło 450 osób. Część środowisk opozycyjnych była przeciwna rozmowom z władzami. Nie sądzę, żeby kierownictwo PZPR-u działało tak całkiem samodzielnie i że było go stać na to. Jakieś ogólne przyzwolenie na rozmowy musieli mieć. Uprzejmie witam wszystkich uczestników Okrągłego Stołu. Dziękuję za przybycie na to spotkanie. Gotowość do podjęcia wspólnej pracy. Po kilku miesiącach trudnych przygotowań, podobnych do łamania lodów, doszliśmy wreszcie do spotkania przy Okrągłym Stole. Przychodzimy z daleka, jedni i drudzy. Droga przed nami długa i wyboista. Wyniki naszych prac niepewne. Za Okrągłym Stołem, przy którym rozmawiano tylko dwukrotnie z okazji rozpoczęcia i zakończenia obrad, kryły się dziesiątki stołów i podstolików. Negocjacje toczyły się w ramach trzech głównych zespołów: politycznego, związkowego i ekonomicznego, podzielonych na kilkanaście podzespołów problemowych. Stół był okrągły, tak przedzielony po połowie. I na jednym rogu siedział ksiądz Urszulik i ksiądz Dębowski. To było znak, że tutaj się kończy Solidarność, a za chwilę zaczyna się strona rządowa. A na drugim rogu siedział Siła Nowicki, którego zaprosił Kiszczak do Okrągłego Stołu. I mówiliśmy, Siła jest nasz, Nowicki jest ich. Siła to pseudonim Akowski. Najtrudniejsze problemy rozstrzygano jednak poza strukturami Komisji Okrągłego Stołu w czasie poufnych spotkań w ośrodku MSW w Magdalence. Tam właśnie ustalono procentowy podział mandatów w przyszłym Sejmie oraz sprecyzowano główne zasady przebudowy ustroju najwyższych władz państwowych, w tym reaktywowanie Senatu i Urzędu Prezydenta. Cały czas walczyłem o to, żeby w wyniku wyborów, bez względu na ich przebieg, władza uzyskała 65% miejsc w Sejmie. Żeby opozycja nie uzyskała więcej jak 35% w Sejmie. Było nam to potrzebne po to, żeby przy pomocy owych 65% w Sejmie można było powołać własny rząd, własnego premiera, własnych ministrów, żeby przy pomocy tych 65% można było przyjmować w Sejmie wszystkie uchwały, jakie były potrzebne do rządzenia krajem. Nasza strona była przygotowana merytorycznie. Rzeczywiście Komitet Obywatelski z tymi komisjami tutaj się wstrzelił bardzo ładnie. Choć gdybyśmy dzisiaj mówili o tym, co gospodarczo prezentowaliśmy, to można się uśmiać. Mówmy sobie uczciwie, że Okrągły Stół w części na przykład gospodarczej to był na przykład najgorszy taki petryfikacja socjalizmu i różnych jego wydań. I to po stronie nie tylko rządowej, ale i związkowej. Okrągły Stół był jakimś przeskokiem w czasy, do czasów zaciekłej walki o społeczne kształty światy w Polsce w latach 80-81. Się zaczęło wówczas. Ja byłem wówczas przewodniczącym takiego zespołu oświatowo-wychowawczego przy NSZZ Solidarność i prowadziliśmy niemalże do stanu wojennego, do Kongresu Kultury, zaciekłe negocjacje ze stroną rządową. I idee wówczas sformułowane praktycznie zostały przez te lata 80. No, przeniesione na ten Okrągły Stół. Ponad połowa społeczeństwa czekała, patrzała, jeszcze się w dużym stopniu bała. Pamiętano stan wojenny, wydarzenia w innych krajach, wsparcie społeczeństwa dla opozycji walczącej przy Okrągłym Stole było niewielkie. Ludzie nie byli przekonani. To bardzo znamienne. Nie tylko powiedzmy jacyś sobie szarzy, zwykli ludzie
prawda, urzędnicy, chłopi, znaczna część robotników, ale również intelektualiści, również działacze mieli duże wątpliwości, w zasadzie pod hasłem, prawda, Moskwa też tego temu nie przepuści jeszcze. Jakkolwiek były inne symptomy też. Była duży sceptycyzm i ostrożność. I tam po drugiej stronie ulicy odbywała się manifestacja anarchistów polskich przeciwko komunie i przeciwko solidarnościowcom, którzy obradują w Pałacu Radziwiłłowskim. Wtedy. Była to nieduża grupa, ale była to już manifestacja przeciwko jednym i drugim. Fala, ogromna fala listów do kierownictwa Okrągłego Stołu, najdziwniej tytułowanych, to w ogóle nie sposób odtworzyć teraz. I tam było mnóstwo życzeń, mnóstwo serdeczności, czasami z rzadka naprawdę wymysłu i obelgi, też, ale śladowo. I mnóstwo takiej biedy ludzkiej proszącej o pomoc, o rozwiązanie spraw, o interwencje. Wydawaliśmy codziennie biuletyn z toku rozmów, nasz własny solidarnościowy. Informacje, tak. Chodziło o to, żeby dziennikarze nie mieli tylko oficjalnego, bo tam przecież służby SS-polskie były wspaniałe. No. Media, no. Zawsze odgrywają sporą rolę w każdym systemie, a w PRL-u no, były domeną, były monopolem, no, gdzie jak gdzie, to był front ideologiczny, prawda? Więc tutaj no, śmieszne się wydaje, że kłóciliśmy się tam o ile będzie minut w okienku radiowym dla Solidarności dziennie, a ile minut w telewizyjnym okienku i no, uzyskaliśmy jakieś pełne ochłapy. Myśmy byli świadomi, że to wszystko przecież chodzi o pewien symbol, o pewną rysę na tym monolicie, że chodzi o uruchomienie pewnego procesu, który rozsadzi ten system. Uruchomienie pewnej rzeczy stwarza lawinę i to później nabiera pędu. On się zatrzymuje po jakimś, czy po wyczerpaniu, czy po osiągnięciu, ale kiedy się już uruchomi, to jest nie do zatrzymania. Doszło do tego, że no taki kulawy, no właśnie, no bardzo, bardzo taki wyrywkowy i cząstkowy zapis uzgodnień mieliśmy podpisać w końcu marca, jako dorobek tego, prawda, tego podstolika. I wtedy chyba właśnie Urban oświadczył w imieniu tamtej strony, że to właściwie wszystko trzeba jeszcze raz zweryfikować, jeszcze raz to przedyskutować, bo te zapisy są nie do przyjęcia dla strony rządowej. Czy my jesteśmy reformatorami, czy sprzedawczykami? Tak. Zasadniczy spór dotyczył zakresu władzy prezydenta, z którego komuniści chcieli uczynić gwaranta PRL-owskich pryncypiów ustrojowych. Aby przełamać opór opozycji przeciwnej nadmiernie rozbudowie kompetencji głowy państwa, zdecydowano się na ustępstwa w wyborze Senatu. Tylko są dwie poprawki. Dwie, tak. Nie, nie, nie. Parafowałem i tylko to, co jest parafowane, proszę puścić. Pod koniec tych obrad, tuż przed ich zamknięciem, Aleksander Kwaśniewski odezwał się nagle. A co byście powiedzieli na to, gdyby odbyły się wolne wybory do Senatu? W poprzedzających spotkaniach nie słyszałem, aby Aleksander Kwaśniewski był upoważniony do tego rodzaju wypowiedzi i wszystko wyglądało inaczej. W związku z tym wyglądało to z mojego punktu widzenia jego własna inicjatywa. Generał Kiszczek zadzwonił do generała Jaruzelskiego, ustalono, że na drugi dzień będzie spotkanie. Na tym spotkaniu u generała zebrało się chyba jakieś 10-12 osób. I doszło do bardzo gwałtownego zderzenia między tymi, którzy poparli Kwaśniewskiego w tej idei wolnych wyborów i tymi, którzy się temu stanowczo sprzeciwili. To było w sobotę chyba i ostatecznie stanęło na tym, że rzecz rozstrzygnie się na posiedzeniu Biura Politycznego we wtorek. Tutaj się pojawia jakoś rola Jerzego Urbana, który rozpuścił tę wiadomość wieczorem do zachodnich agencji informacyjnych. Także gdzieś w niedzielę pojawiły się
na świecie wiadomości, że w Polsce mają być wolne wybory do Senatu. Kiedy więc biuro polityczne zebrało się we wtorek, żeby o tą sprawę decydować, to już miało pewien stan faktyczny. Mianowicie szeroko poinformowana opinia publiczna, krajowa i zagraniczna o tym, że coś takiego ma się zdarzyć. Nam się zdawało, że ceną za relegalizację Solidarności jest nasze wejście do układu politycznego. W stronie rządowej to była cała komedia pomyłek. Wydawało się, że oni robią też świetny interes, że współodpowiedzialność za rządy krajem spadnie na opozycję, ale nikt nie myślał wtedy o oddaniu władzy. Dziewięć tygodni rozmów o najważniejszych sprawach naszej ojczyzny pozwoliły nam dojść do przekonania, że w sytuacji, w której się znajdujemy, nie ma już mowy o handlu między różnymi stronami, ale tylko o wielkim ryzyku, które ponoszą wszyscy, którzy czują się odpowiedzialni za Polskę. W kwietniu 1989 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zalegalizował działalność NSZZ Solidarność. To były rzeczy piękne, wyrastające ponad rzeczywistość, jakieś legendy mojego życia i taką właśnie jedną z tych legend jest Solidarność, jak chodziłem na różne manifestacje, jak starałem się coś pisać w prasie podziemnej, czy jak pracowałem w Radio Solidarność, to na dźwięk tego słowa to myśmy się chyba robili bardziej przyzwoici, niż jesteśmy na co dzień. To było słowo, które nobilitowało wszystko. Tu właśnie 8 kwietnia 89 odbyło się wielkie posiedzenie Komitetu Obywatelskiego wspólnie z przedstawicielami Komisji Krajowej Solidarności. No i wtedy rzucił chyba Wałęsa hasło. Komitet Obywatelski, który wtedy obejmował wielu ludzi o znanych nazwiskach, powinien się przekształcić w komitet wyborczy. 4 czerwca były wybory, a to był 8 kwietnia. Nawet nie 2 miesiące. No więc wielu ludzi było w toku dyskusji, to wyrażali przerażonych tą perspektywą. Przecież my się nie wyrobimy w tak krótkim czasie. Mówi, to władza naumyślnie coś takiego zrobiła, wiedząc, że my nie będziemy przygotowani. Myśmy 7 lat na to czekali, na miłość boską. Wróciliśmy do telewizji, to był maj, początek maja, pierwsze studio 40 minut i wydania lokalne. Oczywista, tylko trochę poczekajcie. Oczywista. I to nie ja powiem, tylko mój zwierzchnik Urban Jerzy powie. O, jemu nie takie rzeczy gadziutko przechodzą, wiecie, no. Ja go podziwiam i ja by tak nie potrafiłem, ja by się jednak udawiłem. Profesor Witold Trzeciakowski. Państwo, ja zawsze mówię o rzeczach ponurych, o gospodarce, stąd nie rozumiem tego entuzjazmu. Nasz kandydat do Sejmu, Andrzej Miłkowski. Jest wielka nerwówka, wielu działaczy gospodarczych i politycznych zaczyna dzierżawić, wynajmować, zakładać spółki. I cała grupa w tej chwili aparatu będzie starała się stać nową klasą właścicieli. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko. Będziemy to próbowali zablokować, jak będziemy w Sejmie i w Senacie, ale ja bym proponował ci z Państwa, którzy są w zakładach pracy, gdzie mają w tej chwili powstać spółki, a nie są to spółki obejmujące wszystkich pracowników, spróbować to zablokować jako załoga. Ten program wszedł na stałe, miał chyba ogromną oglądalność. Nie było wtedy telemetrii, ale
mieliśmy listy i telefony. Ja w odróżnieniu od moich kolegów z rządu, z partii, byłem chyba najlepiej zorientowanym człowiekiem w faktycznych nastrojach społeczeństwa polskiego. W oparciu o takie ewidentne fakty, gołym okiem widoczne, doszli do wniosku, że właściwie mają wygrane wybory, mają tego, że nic nie grozi, że właściwie do końca byli przekonani, że trzymają to wszystko w ręku. Byli idioci w łonie władzy, znani z nazwiska, którzy właśnie mówili, że trzeba koniecznie coś uczynić i podeprzeć opozycję, żeby ona zupełnie nie przegrała i żeby nie nastąpiło fiasko układu Okrągłego Stołu. Nagle się okazało, że właśnie nikt nie chce w tych wyborach startować. I odbyło się bardzo dramatyczne posiedzenie komisji, to się nazywało wtedy KKW, Krajowa Komisja Wykonawcza, taka władza, która z powodu stanu wojennego pełniła funkcję Komisji Krajowej. Dramatyczne spotkanie, na którym było takie starcie ostre, gdzie w zasadzie, może jakoś inaczej to powiem, Kuroń, który tak chciał przekonać, powiedział tak, że jeżeli to zrobimy, jeżeli my nie pójdziemy do wyborów i nikt nie zostanie wybrany, to my pokażemy światu goły tyłek po prostu. No i wtedy ja też podjąłem tę decyzję, że startuję w wyborach, chociaż w życiu tegoś takiego nie planowałem. Pamiętam na rynku w Kutnie wielki wiec, trzeciomajowy wielki wiec. Wielki wiec, 15 tysięcy ludzi. Ale dla mnie był to wielki wiec. I pamiętam takie relacje ludzi z boku, że ostatni taki wiec był, jak był PSL. Tam, nie wiem, 40 którymś tam, pewnie 7. Nieprawdopodobne wrażenie, że ci ludzie właściwie, tak by ta historia zamroziła ten rynek i po 40 latach on nagle został odmrożony. To nie to są te twarze, ale jakby takie same twarze tych ludzi zebranych, z tymi samymi nadziejami. To samo ornamentyko, biało-czerwone flagi, krzyż rozowy. W Kuźnicy Białostockiej na samej granicy no to wygłaszałem przemówienie z ciężarówki na takim placu przed kościołem. A jeszcze, no to już był prawie happening w samym Białymstoku, gdzie mieliśmy Pietrzaka, który tam swoje numery, że tak powiem, pokazywał, gdzie wygłosiłem przemówienie. Jak to się dzieje z balkonu Pałacu Branickiego, gdzie mieści się Akademia Medyczna i mówię, jak długo jeszcze Akademia Medyczna będzie nosiła imię Marchlewskiego. I wtedy tłum ryczący, tak, trzeba to zmienić. Pamiętam, że wtedy odwiedził mnie Michnik, który już był naszym partnerem, a nie jakimś demonem, a którego ja znałem z bardzo dawnych jego młodzieńczych lat, przyszedł i mówił, no słuchaj, no Wajda jedzie do Suwałk. Kto w Suwałkach słyszał o Wajdzie? Przyjedzie, gdzie on ma w ogóle iść? Tam nie ma żadnej opozycji. To jest sytuacja dosyć powszechna. Ja się boję, że no my się zupełnie skompromitujemy w tych wyborach. Myśmy zaczynali jako takie dziecko Okrągłego Stołu. Bardzo polityczna gazeta założona po to, żeby wygrać wybory. Nagle jesteśmy redaktorami. Wszyscy się tam spotykamy. Młyn, tygiel, warunki do pracy jeszcze nie takie, jak można sobie wyobrazić w normalnej gazecie, ale wspaniała, piękna atmosfera. Jest tam pewne marzenie o Polsce tolerancyjnej, wielokulturowej, gdzie wszyscy ludzie mają równe prawa i równe prawo do szacunku. Jedna rzecz była ważna, to był ten wspaniały pomysł, który chyba Geremek na to wpadł, żeby jakoś pokazać, kto jest nasz, a kto jest ich? Każdy, Wajda na jeden to się nazywa. Wajda. Tak, wspaniały Wajda. Niech pan poprosi, żeby tam się zgromadzili wszyscy. Niech pan mówi tak. Przed prawdą, że wszyscy startujący w wyborach nasi, niech się zgromadzą, otworzymy bramę i będą po kolejno wchodzić. Zdjęcie z Wałęsy.
identyfikacja. Tak niewiele się da powiedzieć przed wyborami, że można iść wyłącznie pod szyldem Solidarności. Tak, Komitet Wyborczy Solidarność, tak się nazywało, czyli Solidarność, ale wydaje mi się, że to najważniejsze, że ten właśnie symbol Solidarności to był ten młot, który powalił komunę. Myśmy byli przerażeni naszą mizerią. No, przecież myśmy nie mieli, właśnie jak powiedziałem, niczego. W ciągu 2 miesięcy nie można było tego odrobić. Myśmy się tego bardzo bali, zwłaszcza baliśmy się tego, że na przykład do Senatu wejdzie duża grupa PZPR-owców. A że na nasze miejsce jeszcze dodatkowo te poselskie do wyborów też jacyś się prześlizną ludzie. Po cichu liczyłem, że z oferowanych 161 miejsc w Sejmie dla Solidarności, bo tyle wynosi te 35%, że uda nam się w czasie wyborów uszczknąć ileś tam mandatów. Ile? Nie przewidywałem, ale po cichu liczyłem na to, że Solidarność nie wprowadzi do Sejmu 161 posłów. Liczyłem również na to, że uda nam się wprowadzić do Sejmu jakąś liczbę naszych senatorów. Konkurowałem z działaczem Solidarności w tej wolnej części wyborów i wymyślono mi taki okręg wyborczy, gdzie zaliczane były wszystkie głosy Polaków z zagranicy. I to miało mi zapewnić niewątpliwą wygraną, ponieważ główna masa obywateli polskich za granicą to byli pracownicy polskich budów, przedsiębiorstw, no ludzie zaufani, partyjni, bo to było lukratywne, dochodowe bardzo, byli wysyłani w nagrodę za między innymi swoją postawę polityczną. Wpadł taki młody plastyk z ASP, przyszedł do nas, do komitetu, student, powiedział, ja mam pomysł. No i przyniósł taki plakat. Idzie Gary Cooper, a ja lubiłem filmy kowbojskie, to mnie od razu zachwyciło. I tutaj zamiast pistoletów miód Solidarność po prostu. I było napisane wybory 4 tego. To nie ma czasu, mówi. To ja na własne ryzyko podejmuję decyzję, drukujemy to, zobaczymy co z tego będzie. Dlatego zresztą takie przypadkowe było silne uderzenie, bo nagle tuż w dniu wyborów właściwie już cała Warszawa w Gary Cooperze, tak. Ponieważ to w ostatniej chwili udało się wydrukować, a wyglądało na celowe, silne uderzenie. I to był właśnie taki, dobry symbol tego, że właśnie, ten Gary Cooper, ten taki symbol moralny z tą Solidarnością wygrał z tą całym obozem. O 4 nad ranem, 5 czerwca, już 5, zadzwonił do mnie mój przyjaciel Jan Maria Rokita i mówi, słuchaj Krzysiek, mamy pierwsze informacje zamkniętych obwodów. Jeżeli tam jest tak, to znaczy, że jest to lawina. Słuchaj, jeżeli oni mają resztę zdrowego rozsądku i oleju w głowie, powinna przed świtem wygarnąć. Przygotuj sweter i szczoteczkę do zębów. Kiedy przyszły wyniki, przyszły one także z krajów, gdzie polskich obywateli było 10, 15, 20, na przykład gdzieś słynna Albania, gdzie istniała tylko placówka dyplomatyczna, gdzie siedzieli starzy aparatczycy komunistyczni zesłani jako z Kamieliny do nieważnego miejsca, jak Korea Północna. I otóż w tamtych miejscach, gdzie już wiadomo było, kto głosował, ja też przegrywałem i mój konkurent uzyskiwał więcej głosów nawet u tych starych aparatczyków. Rzeczywistość okazała się o wiele gorsza niż najgorszy sen. I ja nie tyle byłem zaskoczony samym wynikiem wyborów, bo po to te procenty były. Zostałem zaskoczony stylem, w jakim myśmy te wybory przegrali. Zostałem zaskoczony stylem, w jakim te wybory wygrała Solidarność. Solidarność wprowadziła do Sejmu w pierwszej turze wyborów prawie wszystkich swoich posłów. Podczas kiedy obóz rządzący jeszcze w drugiej turze mocno się mordował, żeby wprowadzić swoich kandydatów. Te pierwsze wybory, pojęcie wygrał, przegrał, nie miało miejsca. One przebiegły tak i takie miały rezultaty, jak to wcześniej się umówiono, 35-65.